To już słyszeliśmy, co tam ty nam, do nas gadałeś, więc... O! Tak powinienem to zrobić na początku. A zrobiłem trochę inaczej. W ogóle wygląd tych roślinek mnie zadziwia. W sensie ten taki trochę fałszywy wygląd tych roślinek, bo to są te podobne roślinki do tych z Crasha 1 i 2. Co wiecie, w poziomach wodnych nas chciały pożreć. Nie ma tutaj na razie żadnej taśmy z retrospekcją? Ona chyba później będzie, tak mi się wydaje. O, co tutaj mieliśmy, kurde? Ukryty owoc łampa, który nas czekał. To już w sumie nie taki ukryty, skoro żeśmy go odkryli. Dużo osób w ogóle też narzekało na to, że Aku-Aku tak lata wokół Crasha. Szczerze powiedziawszy, mi to jakoś nie przeszkadza, jeżeli mam być szczery. Wydaje mi się, że to jest taka kwestia przyzwyczajenia. O, i kolejna taśma retrospekcyjna. Nice. Teraz tylko znaleźć jakiś ukryty klejnot czy coś, chociaż prawdopodobnie go pominąłem. Ale zobaczmy tę rundę bonusową. Tutaj tej rundy jakoś nie kojarzę z mojego livestreama. Chyba nawet jej nie robiłem. A jak ją robiłem, to słabą mam pamięć w takim razie. Musiałbym obejrzeć, ale szczerze powiedziawszy, nie chce mi się teraz przechodzić przez ten mój livestream. Nie to, że ja mam jakąś niechęć do swoich filmów czy coś, ale po prostu no... Nie widzę sensu, żeby teraz robić taki szybki research i sprawdzać. Jak ktoś pamięta, to pamięta, jak ktoś nie pamięta, to to... Też nie urwę głowy przecież, bo to jest tak, taka bardziej pierdoła niż coś, co serio jest ważne. I jest to sprawa, nie wiem, życia lub śmierci. Wow! Dobra, trochę tego się... Może nie powiem, że nie spodziewałem, ale tego nie planowałem. O! To już wam mogę tu i teraz powiedzieć. Tego nie planowałem. Dobra. Uwaga. Dobrze. Dobrze. O! Akano, nie wyłączaj mi się w takich, kurde, randomowych momentach. Halo! Proszę cię, ty chyba chciałeś, żebym zginął, co nie? Serio, mi się wydaje czasami, że Akano to zaplanował, żebym, kurde, zginął. Bo chyba mi za dobrze idzie teraz. Tylko jedna śmierć? No proszę was. To tak dobrze Pomidorowi może iść? Od kiedy? Z jakiej to racji? Już mu, kurde, ukrócimy drogę. A co? Niech cierpi potem chłopaczyna. No ale tam nie mogę. Kurde! Myślałem, że tam będę mógł przeskoczyć, ale jednak nie. Dwa z trzech klejnocików. W sumie to jest fajny system, że za klejnoty możemy zdobyć owoce łampa. Podoba mnie się coś takiego. Liczę, że taki system wprowadzą w nowych Crashach też. Bo to jest moim zdaniem system, który jest naprawdę w porządku, bo teraz te owoce łampa poza żyćmi przynajmniej na coś są użyteczne. A tak to w trylogii, w starszych grach, poza tym, że mogłeś dostać za nie życie, to w sumie to zbierałeś się tylko tak o. O, i teraz mamy Lani Loni. Ciekawe, w którym świecie zdobędziemy tom, Kapunała. Może w następnym, kto wie. W sensie, wiecie, trzecią maskę kwantową.
Bo już szczerze powiedziawszy sam nie pamiętam. Kurde! O Jezus Maria! O! Dobrze! Dobrze manipulujemy. Dobrze to było zmanipulowane teraz. Dobrze! Podoba mnie się to! O kurde! Teraz trzeba dobrze wychwycić. Teraz! Kurde, no nie! O Jezu, słabe synchro, słabe synchro. Najgorzej. Mam pomysł, jak to zrobić. Mogłem to zrobić na początku, ale nie pomyślałem oczywiście. No coś takiego mogłem zrobić, tylko kurde, to trzeba jeszcze inaczej do tego podejść. Wiecie, ja już mówię, nie przejmuję się za bardzo, bo i tak wiem, że nie zdobędę tamtego klejnocika, szkoda. Chyba jakbym przy okazji odkrył ten ukryty, w co też wątpię, bo raczej go pominąłem. I zdobyłbym total cały, no to kurde, moi drodzy, bym miał takie łombo combo fajne. No ale no nie można mieć wszystkiego, no, jak to mawiają. No, coś takiego mogłem zrobić. No, ale no nie pomyślałem. Tak, nagroda już przede mną. Już się boję tej twojej nagrody, ty łysolcu. Siema Akano, wariacie. Teraz spróbuj tylko się tam dostać na samiutki koniec. Na samiutki koniec. Na samiutki koniec. Naprawdę, no serio, tak niewiele mi brakowało. O Jezus Maria. Ale ten poziom to porażka wyszła, nie? Totalna porażka. Niewiele mi brakowało, abym miał 80%. Kurde, chociażbym miał połowę tych klejnotów zebranych. Ale Lipton w ciul. O Jezus Maria. Możemy iść teraz na bossa, aczkolwiek ja w ramach rekomendacji, albo po prostu w ramach takich przeprosin, że nie udało mi się tam ogarnąć parę klejnotów, to zanim zrobimy sobie embryo, przejdźmy jeszcze raz ten poziom, ponieważ jest pewna rzecz, która pojawia się na samiutkim końcu, aczkolwiek
Pozwólcie, że przedstawię to montażem. Zapraszam do oglądania. No, tak więc tak mniej więcej to chciałem wam zaprezentować, że udało nam się zdobyć już trzeci kolorowy klejnot. Mamy dosłownie niebieski klejnot. No i w taki oto sposób udało nam się zdobyć niebieski klejnot. No co ja mogę wam więcej powiedzieć? Udało nam się. I jak widzicie, była to metoda na nostalgię, czyli dosłownie nie zdobywając żadnej skrzynki, udało nam się zdobyć ten niebieski klejnot. Dobra. Lecimy z Koksem, z nadchodzą kłopoty. Mamy konfrontację z Embryo. Zobaczmy, co ciekawego nasz naukowiec tutaj wymyśli. A potem zrobimy sobie poziom retrospekcyjny. Oh good, you've arrived. And now for your reward. Just stay put while I test this. Hold still. Yes. For science. Not the face. Jak widzicie, walka jest bardzo mocno przypominająca tą walkę z Crasha 1. O ile to w ogóle nie jest to samo co w Crashu 1, bo odnoszę takie wrażenie, jakby to było to samo dosłownie. Tylko na trochę innej arenie. Mieliśmy tutaj przez chwilę zmianę scenarii. I walczymy teraz z tym brzydalem. Tylko mi trochę coś nie wyszło, bo zapomniałem, że potrzebujemy tutaj Akano. No jeszcze Akano nie dostałem. I tak chciałem z nim na pojedynkę na gołe pięści lecieć. Ale jak widzicie, bosik bardzo prosty. Nie jest on jakoś super trudny. Nie jest on jakoś wybitnie trudny, zacznijmy też od tego. Ale to była trochę głupota, bo nie w tą stronę skręciłem, jeżeli chodzi o skok. No i ta sekwencja, z tego co widzę, nie ma checkpointa, więc tutaj już musimy, że tak powiem, inaczej się z Embryo rozprawić. No i ostatnie HP. Teraz jego ostatnie żyćko. I zobaczymy, co teraz się będzie działo. Ha!
And now, for my final test, taste my reptilian wrath! Michael, wake up! No! Let's get out of here!